Za moimi plecami, jak Państwo widzicie, choinka ufundowana przez jakąś niemiecką organizację. Świadczy to już o tym, że święta się zbliżają. Zresztą od kilku tygodni handlowcy nas już tymi choinkami na ulicy męczą, świętym Mikołajem i czekając nawet na 6 grudnia. Chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej kupili, no bo handlowcy uważają, że jak kupimy teraz, to potem może kupimy po raz drugi. Także nie myślą, że jak kupimy teraz, to już nie kupimy potem, nie, tylko myślą, że kupimy potem i nie mylą się. Rzeczywiście tak jest, że jeszcze w ostatniej chwili kupuje jakieś dodatkowe prezenty, więc usiłują za wszelką cenę nas skłonić do wydania tych pieniędzy. I jest doktryną dzisiejszego państwa komunistycznego, państwa socjalistycznego jest, że to jest korzystne, bo dzięki temu kręci się gospodarka. No i rzeczywiście wskaźniki idą w górę, jak się więcej sprzeda. Natomiast czy idzie w górę satysfakcja społeczeństwa i jego dobrobyt? No to już niekoniecznie. Jeżeli człowiek kupi teraz coś niecałkiem potrzebnego na święta, to być może w styczniu nie kupi czegoś bardziej potrzebnego. I w tym momencie mamy do czynienia ze stratą. Przy czym to jeszcze zależy od tego, co zrobi to z tym człowiek, który sprzedał mu tę rzecz. Otóż założenie jest takie, że jeżeli ja kupuję coś, to bardziej mi zależy na tym czymś niż na pieniądzach. No jeżeli mam dobrą miarę pieniądza, no to rzeczywiście to kupuję rzeczy tylko potrzebne, czyli więcej warte niż ten pieniądz, no a dla tego, kto mi sprzedaje, więcej warty jest pieniądz, więc on wie, co z nim zrobić i robi z niego właściwy użytek. I to jest zupełnie normalna transakcja. Zupełnie inaczej jest, jeżeli kupuje rzeczy niepotrzebne. Jest to zmarnowanie materiałów, zmarnowanie środków. Mimo, że wskaźniki idą w górę, no to nie ma żadnej większej różnicy między takim marnowaniem pieniędzy, a słynną historią, którą mój przyjaciel Andrzej Waligórski, prawda, ujął we fraszkę. Kupił wilk elektrownię, lecz by prąd uzyskać, spalał w niej cały węgiel w kopalni odliska. Kopalnia z elektrowni cały prąd żerała. Skąd brać światła i węgla? Ale system działa. No więc system działa, prąda sprzedajemy, kręci się, no ale ludzie nie są zadowoleni. Otóż powtarzam tu już po raz chyba 10 w tych wykładach, że celem nie jest dobro ludzi pracy, w tym momencie przedsiębiorców i robotników, którzy te rzeczy robią, tylko celem jest satysfakcja ludzi. I istotne jest jedno. Czy ten człowiek, który to kupił teraz, jest bardziej z tego zadowolony niż ten, którym to sprzedał i zrobi z tego w styczniu, a może jeszcze w grudniu, jakiś użytek. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli ludzie zdołają sprzedać, bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ja od kogoś coś kupię, to ten ktoś z tymi pieniędzmi coś zrobi. Bo to jest możliwe, że on zamówi drugą jakąś taką rzecz i je też sprzeda. I ten pieniądz się dwa razy obróci. To jest korzystne. Jeżeli ja kupuję coś potrzebnego, to jeżeli pieniądz się szybciej kręci, to jest to korzystne dla gospodarki i tutaj nie ma co się martwić, czy się kręci, ludzie kupują, sprzedają, to jest korzystne, to jest dobre. Chodzi tylko o to, żeby kupować rzeczy potrzebne. I tu dochodzimy do takiego pewnego drażliwego punktu. Często są ludzie, którzy bardzo sobie cenią na przykład obrazy starych mistrzów. Ten obraz obiektywnie to jest kawałek starego płótna, za które nikt by nie dał złotówki plus trochę olejnej farby, ale przy dobrej pogodzie można to sprzedać za $1 000 000. No i są ludzie, którzy to za ten $1 000 000 kupują. Tutaj socjaliści wyrywają sobie włosy z głowy. Jak to jest możliwe? Ten milion można by kupić tyle obiadów dla głodujących dzieci, prawda, samotnych matek i tak dalej. Taka gadanina socjalna. Otóż tego typu gadaninę można od razu wrzucić do kosza, bo jest to bez sensu. Rzeczywiście ten człowiek ma ten kawałek płótna, ja mam ten $1 000 000 i ja zamiast kupić obiady dla głodujących dzieci, kupuję ten, ale przecież ten $1 000 000 ma ten posiadacz tego płótna do tej pory, prawda? On go mi daje, a on z tym milionem może robić dokładnie to samo, co ja przed chwilą mogłem robić mając ten milion. Także zarzut, że pieniądze zostały zmarnowane, jest zupełnie bez sensu. Kupując za $1 000 000 dzieło sztuki, nie marnuję żadnych pieniędzy. Nic się nie zmarnowało. Także proszę nie słuchać tego typu wrzasków, bo ci ludzie
ludzie po prostu no, nie znają się na ekonomii w ogóle. Są to albo ludzie naiwni, albo co gorsza socjaliści i po prostu nie rozumieją, na czym polega prawda gospodarka. Jeszcze raz mówię, z punktu widzenia gospodarki jest wszystko jedno, czy Kowalski ma milion dolarów, czy Wiśniewski ma milion dolarów. I z tego wynika teza, że nie ma sensu, żeby państwo podatkowało transakcje kupna-sprzedaży, no bo niby dlaczego, co państwo obchodzi, czy milion jest w tych rękach, czy w tamtych, prawda, że kupuje samochód od Kowalskiego za załóżmy 40 tysięcy, no to państwo nie interesuje, że samochód mam ja, a nie Kowalski, a 40 tysięcy ma Kowalski, a nie ja. Co to państwo obchodzi? Państwo to nie powinno robić żadnej różnicy, natomiast jeżeli Kowalski mi ten samochód sprzedał, to znaczy, że bardziej potrzebowałem 40 tysięcy niż samochodu, a jeśli ja go kupiłem, to znaczy, że bardziej potrzebowałem samochodu niż 40 tysięcy. Czyli obaj jesteśmy z tego zadowoleni, a państwo nakładając podatek od kupna sprzedaży przeszkadza nam w zrobieniu rzeczy, które nikomu nie szkodzi, państwa nie interesuje, a być może tej transakcji nie zawrzemy, jeżeli będziemy musieli zapłacić podatek od tego. W związku z tym podatki od kupna sprzedaży w oczywisty sposób muszą zostać zlikwidowane, bo to jest nonsens. No ale to żeśmy odeszli od tego świątecznych rozważań i proszę się nie martwić, jeżeli prezenty się dzieciom spodobają, jeżeli będą je rozwijały, to jest też ważne, żeby to nie były prezenty takie całkiem głupie, to proszę się nie krępować, nie niszczycie gospodarki, ale też nie myślcie, że kupując byle co, gospodarkę rozkręcacie. Nie, nie rozkręcacie gospodarki. Celem gospodarki, powtarzam, nie jest dobro człowieka pracy, tylko dobro konsumenta. I musicie dbać o swoje dobro, a nie o dobro producentów różnych wyrobów. Dziękuję za uwagę.